kochani, cóż, dziękuję Wam za to, że mogę coś tutaj powiedzieć. Ale tylko posiłuję wczoraj, żebym się podzieliła świadectwem swojego nawrócenia. I wiecie co, moja pierwsza reakcja była taka, no dobra, co to jest nawrócenie? I tak, którego nawrócenia? Wiecie, moja historia jest troszkę bardziej skomplikowana niż mojego narzeczonego, którego słuchaliście tydzień temu. No to tak, wiecie, krótko jednego dnia, wszystko jasne. A u mnie to była podróż, to był proces cały czas. Ja sobie tak myślę, próbuję przeanalizować całe moje życie. Wiecie, ja wyrastałam w domu, w którym była Biblia, był Bóg, rodzice byli wierzący. Tata w baptystycznym kościele, mama w zielonoświatkowym się nawracała. Ja podobno mówiłam językami, jak miałam 3 lata, przypomniałam mojego ojca wściekłość, że coś jest nie tak. Generalnie tak to wyglądało. Wiecie, ja pamiętam, jako mała dziewczynka śpiewałam Jezusowi, że ja chcę być Jego promyczkiem, że ja chcę być światełkiem i Jego radością, i dla ludzi radością i tak dalej. Więc jakby Jezus towarzyszył mi całe życie, więc ja nie pamiętam takiego momentu, kiedy było takie boom w moją głowę, że ja poznałam Jezusa. Jakby nie mogę czegoś takiego powiedzieć. Jakby On cały czas był mi przedstawiany, cały czas mi towarzyszył. I wiecie, ja wczoraj tak sobie myślę, jak to było dokładnie ze mną. I widzę, że pewien proces cały czas jest, jakby cały czas się rozwija w moim życiu. I wiecie, widzę, że najpierw poznałam Jezusa jako ta mała dziewczynka, jako mojego przyjaciela. Jako takiego towarzysza, który zawsze jest, z którym zawsze mogę pogadać. Potem, kiedy już byłam nastolatką, w zasadzie byłam już na studiach w sumie, postanowiłam przyjąć Jezusa jako mojego Zbawiciela. Wtedy zostałam ochrzczona i rzeczywiście poznałam Go jako mojego Zbawiciela. Lata później, kiedy byłam w szpitalu, mi stwierdzono, że mam żółtaczkę wszczepienną i miałam tam przejść całe długie leczenie. I ja wtedy z paniką, już po chrzcie, już znając Go niby jako Zbawiciela, gdzie ja poszłam swoimi ścieżkami gdzieś tam, no bo obraziłam się na Pana Boga gdzieś w międzyczasie i w którymś momencie się połapałam, Panie Boże, a gdybym jutro miała zejść z tego świata, czyli Ty mnie będziesz chciał przyjąć? Wiecie, jako tak zwana wierząca, ja miałam wątpliwość, czy Bóg mnie przyjmie. I wtedy zrozumiałam, że coś jest nie tak i coś jest nie w tym miejscu. I zawołałam do Boga z taką naprawdę rozpaczą, ale z taką szczerością serca, chyba pierwszy raz w życiu dopiero wtedy. Panie Boże, jak mi dasz jeszcze jeden dzień życia, to ja go nie zmarnuję. I miałam na myśli po prostu to, że chciałam mieć jeszcze jeden dzień na to, żeby nawiązać z Nim relacje, żeby naprawić coś, co jest jeszcze do naprawienia tylko na tej ziemi. Że wiedziałam, że gdybym w tym momencie odeszła z tej ziemi, to mogłabym nie mieć szansy, no bo ta moja relacja z Nim nie była taka jasna. I wiecie, Bóg był wierny oczywiście, to było prawie 10 lat temu i Bóg cały czas jest wierny. Ja przez następny rok przeszłam całe to leczenie, koszmarne prawie, ale przez cały ten rok doświadczałam dzień w dzień Jego miłości. Wiecie, ja wiedziałam, że to On mnie podnosił z łóżka. Wiedziałam, że to Jego miłość mnie leczy. Niby dostawałam te leki, ale wiedziałam, że to tak naprawdę jest Jego obecność, Jego miłość. Tak naprawdę On wtedy leczył moje serce. Ja wiedziałam, że nie zasłużyłam sobie na nic, a On mnie i tak przytulał. Ja wiedziałam, że po ludzku zmarnowałam swoje życie, bo wiecie, ja miałam wtedy tam prawie 25 lat i sobie pomyślałam, co ja zrobiłam ze swoim życiem właściwie. Żyłam tylko dla siebie, żyłam po swojemu, zawsze wiedziałam lepiej. Długo jeszcze potem tak było. Jakby tego Pan Bóg też oblicza mnie cały czas, ale to był taki moment zwrotny i pamiętam, że rok później lekarze stwierdzili, że ten wirus się niby na początku się cofał, potem się zregenerował i to leczenie w zasadzie koniec końców było nieskuteczne. Ale ja przez pół roku o tym nie wiedziałam. Przez pół roku wielbiłam Boga. I wiecie, wtedy, kiedy ja zawołałam do Niego, żeby On mi dał jeszcze jeden dzień życia, On mi powiedział: ufaj, córko, Twoja wiara Cię uzdrowiła. I ja się tego chwyciłam, jak ten przysłowiowy tonący żywca. I ja rok później, jak wychodziłam ze szpitala, powiedziano mi: wie Pani co, to zrobimy jeszcze kolejne badania, ale tak naprawdę to ten wirus się zregenerował i nie możemy nic Pani pomóc już w tym momencie. Nie, żadne leczenie już nie będzie skuteczne, Pani nie przeżyje kolejnego leczenia w ogóle. I ja wyszłam z tego szpitala i mówię: Panie Boże, Ty mi coś obiecałaś. Ale ja Tobie jestem wdzięczna za to, że Ty mi dałeś kolejny dzień, dużo więcej niż kolejny dzień. I takie było postanowienie takiej autentycznej wdzięczności w moim sercu, że ja byłam wdzięczna za to, co dostałam i mnie nie obchodziło, co się wydarzy tak na dobrą sprawę. Tylko jedno mnie interesowało: Panie Boże, Ty mi dałeś słowo, Ty mi dałeś obietnicę.
Wiecie, 2 tygodnie później zadzwoniła do mnie lekarka i mówi: pani Daniela, nie wiem, jak to się stało. Cytuję: wirus poszedł w cholerę. I ona mówi: ja nie mam na to wytłumaczenia. Przez 46 lat leczę ludzi i nigdy ludzi tego nie widziałam. Wiecie, to był taki pierwszy wielki cud Boga w moim życiu po tym, jak dał mi życie. Wiecie, ja w tym samym momencie dostałam swoje życie duchowe i dostałam swoje życie w ciele. Ale jakby teraz właśnie tak myśląc o tym, co Artur mi pisze, że mam złożyć świadectwo nawrócenia, sobie myślę, wiecie, długie lata myślałam, że to był moment mojego nawrócenia. No i tak. Tylko widzę, że ostatnie miesiące, co Pan Bóg robił w moim życiu, widzę, że to nie był pełny proces. Bo poznałam Go jako mojego przyjaciela, jako mojego Zbawiciela. Potem w tamtym miejscu naprawdę poddałam swoje życie, powiedziałam: okej, jesteś moim Panem. Ale czegoś cały czas brakowało, wiecie, cały czas chodziłam głodna tego objawienia mocy. Ja cały czas nie miałam takiej zgody na to, żeby żyć takim chrześcijaństwem bez mocy. W którymś momencie właśnie zadzwoniłam kilka miesięcy temu do Artura i mówię: nie działa, coś nie trybi, nie? I Bóg mi zaczął pokazywać, wiecie, i ja dziękuję Bogu za to, że tutaj jestem i za to, że mogę tutaj naprawdę poznawać, o co chodzi. Naprawdę dostaję te odpowiedzi, których szukałam przez całe długie lata mojego chrześcijaństwa. I ja teraz bardzo świadomie mówię do wielu chrześcijan. I ja wiem, że tutaj słuchają mnie ludzie też online. I mówię do wszystkich ludzi, którzy wiedzą, że są nawróceni, znają Jezusa, a nie znają życia mocy i są głodni tego życia mocy. Szukajcie tych odpowiedzi i myślę, że to jest dobre miejsce, żeby tutaj też czerpać to objawienie. I Bóg tutaj wylewa to objawienie i daje te wiele odpowiedzi. Dziękuję za to Jemu. I wiecie, moja refleksja z tych ostatnich miesięcy jest taka, że koniec końców poznałam Zbawiciela, poznałam Chrystusa jako Pana, a koniec końców dostałam takie objawienie, co to znaczy umrzeć dla siebie, co to znaczy umrzeć z Chrystusem. I dzisiaj cieszę się, bo to jest dzień, gdzie świętujemy zmartwychwstanie. I ja dzisiaj świętuję to zmartwychwstanie, bo naprawdę łapię to objawienie, że ja zmartwychwstałam z Chrystusem, umarłam z Chrystusem i zmartwychwstałam z Chrystusem, a teraz będę żyć w Jego mocy. Ja zawsze jestem zadziwiony ludzkimi losami, jak ludzie się spotykają z Bogiem. Ja kiedyś o tym mówiłem, wiecie, jak rozpoczęło się przebudzenie w Argentynie lata temu i jeden kaznodzieja robił spotkania na takim terenie. I robił je tydzień pod rząd i tydzień pod rząd wychodzili ci sami ludzie, żeby oddawać życie Jezusowi. I on mówi któregoś dnia, ale mówi: już oddaliście życie Jezusowi wczoraj. Mówi do tego jednego z tych, który wyszedł po raz kolejny. I ten człowiek mówi: słuchaj, ja to wszystko rozumiem, tylko ty nie wiesz, z czego ja wychodzę. I to jest takie bardzo osobiste, bardzo osobiste. Kiedy człowiek się spotyka z Bogiem. Często jest to tak, że człowiek się spotkał z Bogiem, zanim przypuszczał, że się spotkał. Znam przypadki, że ludzie poznawali Boga dużo wcześniej, jako dzieci. Spotykali się z Jezusem. A potem przez wiele lat żyli, jakby nigdy tego Boga nie spotkali. I dopiero gdzieś, w jakiejś sytuacji, oni znowu zderzali się z prawdą Bożą i wtedy to w nich ożywało. Ale te rzeczy już były często u nich w dzieciństwie. Inni ludzie przechodzili szeregi procesów, zanim takie spotkanie gdzieś nastąpiło. Ja dawno już przestałem myśleć o tym, czym jest Nowe Narodzenie na podstawie mojego spotkania z Bogiem. Już lata temu, jak głosiłem Ewangelię, to zaczynałem ludziom zawsze powtarzać, że po złożeniu mojego świadectwa, że to ja tak spotkałem Jezusa. Ja tak spotkałem Jezusa. Bo moje spotkanie z Bogiem, nie? A twoje spotkanie z Bogiem to nie jest moje spotkanie z Bogiem. Wiecie, co jest dowodem na spotkanie człowieka z Bogiem? Śmierć starego człowieka. Śmierć
starego człowieka i powstanie nowego człowieka. Zawsze to jest. Coś umarło i powstało coś nowego. Często nie można tego typologicznie ubrać. Często nie można tego umieścić w jakiejś formule czasowej. Rozumiecie? Chciałbym, żebyście rozumieli taką rzecz, żebyście też rozumieli powagę głoszenia Ewangelii ludziom. Powagę. Że to głoszenie Twojej Ewangelii, ono nigdy nie jest czymś, co jest, co jest w zasadzie puste. Chociaż nikt nie odpowiada na to. To nie musi odpowiedzieć. Chodzi o to, że Twoje głoszenie Ewangelii otwiera coś, tak? Czego nie jesteś świadomy ani Ty, ani ten, który Ciebie słucha. Rozumiesz? Dlatego to jest tak ważne, żeby mówić do ludzi o Jezusie, opowiadać o Jezusie, nie być teologicznym, nie być jakimś napiętym, tylko opowiadać o Jezusie, opowiadać. Bo to będzie powodowało, że ci ludzie będą mieli szansę spotkania się z Nim osobiście. Jak to się odbędzie, to nie ma żadnego znaczenia. Ważne, jaki będzie efekt końcowy. Mnie zawsze interesuje efekt końcowy, rozumiecie? Jak to się odbywało, jakimi pokrętnymi drogami, gdzieś, to nie ma żadnego znaczenia. Rozumiecie? Nie ma znaczenia. Nie ma. Ludzkie dusze są tak powikłane, że wielokrotnie Bóg się przez nie przebija i przebija i przebija, ale kiedy człowiek chce, żeby on się przebił, no to on się po prostu przebije, nie? Ważne, żeby człowiek chciał, dlatego pamiętajmy o tym, żeby głosić Ewangelię i nie ustawać.